Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Bartek. Gram, morduje i się fajnie bawię. Tak, a dzisiaj zagramy sobie w Battlefield 1 oczywiście. Dzisiaj na trybie drużynowy deathmatch. Niestety w dalszym ciągu bez trybu hardcore, bo gra sobie troluje chyba prawdziwych graczy i niestety stawia póki co na normale. Ja dzisiaj pogram klasą medyka, może później zamienię. Bartek oczywiście szturmowcem, więc to jest nic nowego. Halo, ej, ożywić. Tam jeden Niemiec tylko jest. Wiesz co, myślałem, że ty obok mnie stałeś. A mnie zadźgał ziomek od plecków. Więc tutaj troszeczkę się rozdzieliliśmy, ale ci... No, odłączył się, dołączyli się jacyś ludzie, bo oczywiście nie zablokowałem grupy, no bo po co? Skoro można więcej osób grać, lepiej na ten meczu, więcej osób, szczerze powiedziawszy. No tak. Wezmę sobie jeszcze tę butelkę z wodą, bo ona jest przy myszce i mi blokowała trochę. Ej, lewa! Dobra, uleczyłem. Wybieg, gościu, dobra, zginął. Kurde, gdzieś prawa, halo. Dobra, asysta zaliczona jako zabicie, idę go uleczyć. Jest apteczka. Ja jestem dobrym medykiem, proszę bardzo. Plecy! No właśnie mnie zadźgał, zszarżował mnie z bagnetem. A ja właśnie go zabiłem i było bardzo... Okej. Nieśmiesznie. Widzę, zabili was tam. Ogólnie, jeżeli chodzi, w porównaniu do ostatniego odcinka, w tym momencie mam 18 poziom, Bartek ma 14, Floti ma chyba coś koło 10, coś takiego grałem wczoraj z Flotarem i z Darkiem, także coś koło tego. Ogólnie nabijam w tym momencie trzecią gwiazdkę na medyku i trzecią broń na gwiazdkę. Czyli tutaj będzie mi możliwe, że w tym meczu albo na drugiej mapie jeszcze w tym odcinku, tak no jakby, na pewno w tym odcinku, no. Tak mi się wydaje, że powinienem już nabić gwiazdkę. Oczywiście dalej strzelcem jakimś mega nie będę, aczkolwiek i tak zaliczam już dodatnie statystyki raczej, przeważnie. No chyba, że się zdarzy robienie czegoś pod medal, czy po prostu. Ale Hoga, jakiś ty od pierwszego levela właśnie dostawałeś ten. Na staty na plus, to wiesz, no, nie jest nic. No tak, dziwnego. Ale wiesz, no coraz lepiej jakoś mi tam idzie w niektórych momentach takich, kiedy naprawdę chcę pofragować bardziej, medykiem na przykład. Na wsparciu mam do dobicia też już gwiazdkę. Ogólnie zrobiłem na prawie wszystkich podstawowych broniach już gwiazdki. Brakuje mi tylko na snajperce, bo snajperem prawie nie grałem jeszcze. Wczoraj dopiero coś tam sobie popykałem chwilę. Jeżeli chodzi o to, no to dalej po prostu czasem gubi mi się wzrok, jeżeli chodzi o celowanie w przeciwniku, w sensie jak przycelowuję prawym przyciskiem myszy i strzelam, to wtedy czasem po prostu sam gubię przeciwnika przed sobą, co jest niestety złe. Po prostu nie wiem, zlewa mi się z otoczeniem gdzieś tutaj najczęściej. Cię w ogóle zgubiłem. Na takiej zasadzie, no ja widzę gdzie jesteś, także spokojnie. Okay, no ale ogólnie tak jak mówiłem na plus, tylko teraz tak, pytanie do was, może wy wiecie, widziałem jak ten... Sniper. Sniper z prawej. Dobra. No, dobra, apteczka jest. Pytanie do was, ludzie. Teraz jeżeli wiecie, z prawej strony gdzieś, Bartek. Prawa strona. Dobra, teraz cię już do nie pani w mieszkaniu. Dzięki. Mieszkanie? Nie wiem gdzie. Na wprost. Tam. Na wprost z ciebie masz skłonie mieszkanie. Tam, kurde, chciałem uleczyć typa. Dobra, ale jestem. Dobra, wbijamy. Na pełnej. Dobra, uważaj na górze. On jest w mieszkaniu na górze na pewno, ziomek. Kurde! Kurde, powinienem wolniej strzelać, ale celniej, ale w tym momencie mi się wydaje, że tutaj chodzi właśnie w tej broni o szybkostrzelność, żeby szybko z niej postrzelać troszeczkę, no ale jak siądzie meczyk, to tych fragów i tak do przodu leci. Także tutaj będę się skupiał bardziej na tym, że może poleczyć, może sobie... Tak, ma bardzo dużo wrogów. Pobiegać, dobra, jeden zabity. I patrzcie, w takiej sytuacji, kiedy ja strzelam, to ja w sumie nie wiem, co tam się dzieje tak naprawdę. Dobra, dawaj, respię na mnie, jeszcze żyję. Ale ja żyję. To wspaniale, że żyjesz, naprawdę, bardzo się tego dostał heada. Oczywiście zamieniłem tutaj też kilka ustawień, na przykład podświetla mi się na niebiesko, kiedy komuś głowę strzelę, tak jak przed chwilą dwa razy. Chcesz, Bartek, leczenie, to do mnie podejdź. Gdzie jesteś? Halo, policja? No, cofnij się kawałeczek, ja jestem w tych ruinach domku jeszcze. A tutaj jesteś, Boże. Szukałem gwiazdki, kurczę, na mapce. Podejdź, tutaj jest leczonko, tam jest przeciwnik, głów. No to masz granatę albo coś? Granat! Byłem za ścianą, także easy. Spokojnie, dobra. Teraz tak, podbiegamy, Bartek, tutaj, dawaj, go. O, jeden za tobą.
Ty umierasz pierwszy, a potem ja uciekam. Po prawej od razu. Za nami jeden. Jeszcze mieć gał, dobra. Kurde! Obiłem dwóch. Jednego zabiłem, drugiego obiłem. No niestety jeszcze był jeden za nami, który mnie zadźgał w tym momencie. No, także ogólnie ja dalej czekam na tryb hardcore, czekam na poprawienie kilku rzeczy, które tutaj no, funkcjonują dosyć słabo w tym momencie. I właśnie te medale, czy ludzie, czy można zamienić jakoś medal, bo w tym momencie na przykład wchodząc wcześniej tak jakby do gry, mam 5 medali, tak? I któryś sobie z nich wybieram, ale tak jakby, nie wiem, ładuje się od nowa mapka czy coś. I te medale tak jakby mi się zmieniają na jakieś takie gorsze, w sensie mam na przykład żaden nie pasuje mi w tym momencie na tryb deathmatcha, bo mam jeden na operację tego, teraz wam pokażę tutaj. Mam jeden na operację, drugi na zniszczenie skrzydeł, tutaj na pojazdy, te dwa już zrobiłem i nie mogę innych sobie wybrać, które bym chciał robić. Czy to jest naprawdę losowe, czy można to jakoś przestawić? Tylko ja nie wiem jak po prostu. Medyk! Dajcie znać, jeżeli... No kurde, no nie lubię jak moi mnie blokują w drzwiach. Koleś strzela, ja się chcę wycofać i dupa. To chyba ja byłem, sorry. No nie mów Bartek, że to ty. To byłem ja. A, no. Oczekiwałem medyka, medyk umarł, no to. No, bo chciałem się cofnąć, ale jak ty oczekiwałeś medyka? To nie mogłeś być za mną. Ała, 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 ała. Prawa strona. Kości no wiem, podpaliłem go. Nie spalił się niestety, 83 obrażenia jakoś mniej więcej. Albo nawet mniej. On wiedział co zrobić. Ogólnie, jeżeli nie wiecie, to najlepiej jak się podpalicie, czy ktoś was podpali, najlepiej jest po prostu się położyć i w ten sposób najszybciej można się ugasić po prostu. Dobra. Także to polecam. No to biegniemy, a ty biegniesz. Kurde, no klikają wszyscy po mnie od razu. Guys. No nie chcę, żebyś nabijał sobie punkty. No i... Gdzie jest? O, biegnę do kolesia, tutaj widziałem tego wartownika, nasz ziomek tego wartownika chce na blisko z łopatki, z saperki. God damn. Nie może dużo punktu za to jest. No nie wiem, no może z amunicja mu się skończyła, miejmy nadzieję. Ale no, biegłem do mojego, a on pomił. No. Nie no, bo w sumie jeśli zabicie wartownika normalnie tego, gościa ze specjalnym tym, jest za 600 punktów, no to czekaj ile za saperką jest, nie? To jest ciekawe. Dobra, jestem na tobą. Jest przeciwnik przed nami. Wiem, widziałem. No to co, z dwóch stron go bierzemy. Go. Jak wracaj na pole walki? No, tam jest koniec, tu przed nami jest ktoś. Chodź. Biegnę. Czekaj, spokojnie, nie strzelaj. Dobra, pałką po ryju. Za tobą, Bartek. Gdzie za tobą, halo? No i... On chciał cię dźgnąć, ale się ruszyłeś, Bartek. Serio? Tak, on cię chciał dźgnąć. Jaki fart. Wiesz, ja dźgałem jednego, nagle obracam się do ciebie, bo wiedziałem, że za mną biegniesz, a tutaj koleś nie, kurde, ciebie próbuje dźgnąć. Dobra, tu jest przed nami przeciwnik. Dobrze, nawet więcej. Kurde! Nie trafiłem szarżą. Obraz ginął. Nie trafiłem szarżą, jaki fail. Halo, proszę uzdrowić. Halo, medyk. Tego w szarży nie lubię niestety właśnie. Można łatwo nie trafić. A tu nie żyjesz? Do mnie biegną. Ja żyję, ale biegną. No, widział mnie, że tutaj biegłem. Ja pierdzielę, było trzech ziomków, a ja nie wiedziałem, czy wcelować się tego do dołu, bo nie wiem, czy da radę z szarży zabić do dołu. Z tej szarży często niestety nie korzystam, więc sobie po prostu nubię. Da się, nubię chyba, dobrze trafisz, to za wszystkich trafisz. No nie wiem, typa w drzwiach nie trafiłem jednak. No, jak Hogaty nie ma strzela, no to wiesz. Dobra. Dobra, bierzcie sobie leczenie. Bierzcie i bandażujcie się z tego wszyscy. Oto bandaże moje. Które za was będą wyprane. Dla was. Wyprane? No tak, no bo wiesz, tutaj brakowało bandaży ogólnie wszystkiego, więc brali i prali te jakieś gazy, bandaże. O kurde, halo, na wprost. Gwiazdka za służbę, o, 100 fragów nabitych na tej bronie. Oła. Dziękuję. Medyk! Gdzie jesteś? Tak, za tobą, halo. No to, ale to po co wołasz medyka? Bo medyk jest ślepy. Myślałem, no, że umarłeś. Nie, ja jeszcze bardzo dobrze się trzymam. Gdzieś tam jest ziomek, no zraszuj go ktoś. Dobra, jolo. Zraszuj go tam. Powinien być obity ziomek. Nie ma go. Już uciekł. W domu, dobra, w domku może jest. Medyk. Biegnę, ale nie pomijaj ziomek. Nie pomijaj, to cię uratuje. Gazy. Dobra, uratowałem ziomka. Najgorsze jest też to, że jak ja na przykład leżę i czekam na pomoc medyka. Widzę, że medyk jest 2 metry ode mnie, a on mi nie pomaga. To wtedy pluję na takich medyków.
Medyk! Gdzie jesteś? Halo! Leżę wśród wrogów. Aha, super! Fajnie, fajnie! Super. Aha, tu byli super, wrogowie. Super. No wyleciałem do ciebie, żeby cię uzdrowić, no! Poświęciłem się dla ciebie. Jest to nie na długo, bo sam umarłem chwilę potem. Jestem medykiem, który się poświęca i idzie pomóc zawsze swoim. No i poracha. Dla swoich, tak naprawdę. No okej, okay, jeszcze rozegramy za chwilę drugą mapkę, zobaczymy jak tutaj wyszło. Niestety dostaliśmy rape'a mocnego dosyć, nasza drużyna. Przegraliśmy aż 100 do 67, nie wiem. Może ten wartownik, co nas pozabijał, może on zrobił taką różnicę. Ktoś musiał dużo fragów zrobić, mało zginąć. Wiesz dlaczego? Dlatego, że mieliśmy dwóch mniej. Zobacz. No to też mogło, tak, bo to też jak jest mniej osób, to jest trudniej troszeczkę. O, oczywiście reanimator. No, ja jestem medykiem najlepszym na świecie, kappa albo bez kappy. Z kappą. Dostałeś? Nie, nie dostałeś, to jakiś Johnny dostał. Co? Ja tak samo. Jeszcze, drużyna reanimacje leczenia, no to chyba moje reanimacje leczenia. Oczywiście tutaj rewers do M1907SL, gwiazdka za służbę z M1907SL, wersja automatyczna, oczywiście 1000 punktów doświadczenia dodatkowo. No jeżeli chodzi o tablicę, zaraz zobaczymy. No tak, 27-7, 18-7, 13-4, to są w sumie bardzo fajne te do przodu. Z tego co widzę, u nas raczej było to 18-8-1, drugi ten 17-4, coś tutaj parli, ale później było u nas w drużynie 30, 9-14, no ja miałem 1 na plus, także ja tutaj na plus. Ja miałem 6 na 9. No to 3 na minus niestety, więc to i tak 2 na minus, jeżeli chodzi o nasze dwie osoby. No i ale dobra. Tylko, że oni mieli takie levele, że tą goła ma, 36 level chyba. Może pogram sobie wsparciem, wiecie ludzie, bo... Dobra, zagram sobie medykiem. Tylko, że ja wsparciem dużo nie zrobię, ponieważ tak, ta broń, ogólnie na wsparciu ta broń mnie na razie nie przekonuje. Ona pewnie na hardkorze da radę, bo będzie przynajmniej więcej zadawać obrażeń, albo normalnie będzie zadawać obrażenia. Nie takie jakieś pseudo obrażenia jak tutaj, na normalu. Co to obrażenie? Ale ta druga broń, to nie wiem, z niej mi się jeszcze gorzej strzela, bo już na jednej nabiłem gwiazdkę, na tym CK Lewis, nabiłem już gwiazdeczkę, teraz nabijam na tej drugiej broni, z dłuższą nazwą, ale dużo gorzej mi się z niej strzela właśnie. Ten magazynek taki, nie wiem, ta taśma magazynkowa. Są typy, po prawej. Z prawej strony dużo gorzej dla mnie wygląda i dużo gorzej mi się celuje. Dobra, będę z moździerzem się bawił. Pomocy, aha, tak fajnie wygląda jeszcze. Oni biegną na lewo, dobra. Okej, widzę. Tutaj biegną mniej więcej. No, z konia dostaję, halo! Proszę tych wsparcie. Oni są już na lewo, na lewej stronie. No tak, właśnie tam dostaję. Tak trochę umieram, ale... taki mam. Dobra, jeszcze jeden strzał mam, na basztę. Mam jeszcze bój. Okej, jeden zabity. Jeden zabity na baszcie z moździerza. Lubię moździerz. Lubię się moździerzem pobawić. Ale na większą odległość to mi się chyba lepiej z Luisa strzało. Umrzyj. 46. Halo. Niż tej broni. Dobra, ktoś tu chyba napisał. A ty z prawej strony ogólnie masz typów. Nie wiem, czy zauważyłeś. Z czego mam? Z prawej strony masz tam dwóch typków. Jak z prawej strony? Nie rozumiem. No to DJ ja jestem. Zdefiniuj prawa strona. Twoja prawa ręka. Strzelają do mnie. Ale zabity z daleka, proszę państwa. Nie, wiesz o tym, że Furman gra przeciwko nam? Tak? No zobacz sobie. Piąty level Furman. 94. Furman? Ej, to Furman. A miał nie grać? No Furman, no. Jakim cudem ten dziad tu gra? Bartek, weź rzuć mi apteczkę, ziomek. Proszę. No nie opierdzielaj się, tylko rzucaj. Dawaj, bo ja... Jestem bardzo słabym medykiem. Okej. Bartek, tylko grasz turmowcem, tak jak już powiedziałem wcześniej. Nie, teraz gram medykiem. No, ale ogólnie gra tylko szturmowcem, także... Nie spodziewajmy się magii. Ej, halo. Halo, proszę tutaj nie obrażaj. Czekaj, bo ja tam obijam przeciwników wszystkich. Jakich można obić. O, zabicie, proszę państwa. Dwa fragi. Dobra. Masz apteczkę, ty ziomku. Z prawej strony walą do nas. Masz apteczkę. Ale sobie rzuć jeszcze, Bartek, pod nami. Ja nie potrzebuję. No, potrzebujesz, widzę. Jestem za dobry na to. Dobra. Rzuć sobie. Będziemy potrzebowali wsparcia tutaj lepszego. Dostałem nejda pod nogi. Ale to był chyba ten, to był chyba uderzający. Ten w sensie, jak uderzy, to zadaje obrażenia od razu. Halo.
Medyk. Komu apteczkę? Bartek, tutaj. Apteczka, damy. Łap. Dankę. To tam macie amunicję jak coś. Dobrze, zrozumiałem. Przekaz. Na blisko! Nabity. Dobra, ja walę z moździerza. Kurde, uzdrowiłbym go, tylko za daleko jest. Fuck, palę się! Nie! Ten granat, co mi przed twarzą wyleciał. Boże, to było zło. To się spaliłem już, już nie ma co ratować. Okay. Już nie ma co ratować. Nie ma co Chociaż było co ratować. Mogłeś mnie uratować, Bartek. No ale no nie chciałeś, no to... Nie chciałem, bo powiedziałeś, że mnie nie ratujesz, no. Bym cię bardzo chętnie uratował, ale ty nie chciałeś. No jasne. No to ratuj. Tak. Teraz ja nie żyję już. A, no to super, Bartek. Dziękuję. Dzięki, Bartek. Taki właśnie jest Bartka medyk. Taki jest Bartka medyk po prostu. Ale proszę nie oceniać zbyt surowo. Ja się dopiero uczę być medykiem. Dobra, gdzie są przeciwniki? O Jezu, oni są tu w baszcie. Ała. Poczekajcie, żyjcie tam. Już was uzdrowię. Uzdrów mnie. Masz. Ała, umarłem. Uzdrowiłem cię? Nie. Ale dzięki temu, że zginęliście, wiedziałem, że koleś idzie od pleców i go zabiłem. W sumie podpaliłem. No tak, i dokładnie tak. Wykorzystałeś. Uzdrów mnie. Uzdrów. Dobra. Jezu, czy ty nie rzucisz mi tej apteczki? No przecież rzuciłem, gdzie ty jesteś. A tu jesteś. Dzień dobry. Ups. Rzuć mi jeszcze apteczkę. Gdzie ty jesteś? Za tobą jestem, Bartek. Nie, no Bartek się będzie strzelał, oczywiście. Oczywiście, kurde. I to jest medyk, który się najpierw strzela. Bartek, ty najpierw mi rzuć apteczkę, porzucaj, dopiero później strzelaj. I to z głównej broni, a nie z pistoleciku. Kurde, no. Widzicie, no. Ja jestem złotem dla drużyny po prostu. Taki medyk jak ja, to złoto dla tej drużyny. Nie. A jak medyk przychodzi, nie rzuca, dopóki się na niego nie nakrzyczy. Dostał w głowę w ogóle ziomuś tam z przodu. No miał zawsze 44. Odpalam. W drzwiach. Plecy Hogaty, plecy, dzień dobry, zabijem go. Medyk? 10. Prawa strona, zabijcie. Prawa strona. Na wprost i umarłem. Z bramy ci wychodzi, typek. Przestałem strzelać, to się wychylił. Lol. Dobra, jestem koło ciebie. Góra! Fuck, shit! Po lewej stronie, Bartek, medyk! Już! Jezu, nie płacz, spokojnie, medyk. Jestem koło ciebie. Przeciwnik, ziomek. Jestem koło ciebie, spokojnie, żyjesz. Przeciwnik jest z bramy, uważaj, brama. Okej, okay, idę tam. Medyk! Jest ich trzech, ja nie żyję. Okej, okay. Okay. Spoko. Dobra, panie medyku. No, halo, jaś? Ty poczekaj chwilę, po prostu ty żyj jak najdłużej. Ale ja może nie lubię żyć. Ja może lubię ginąć. Co no wtedy? No to sprawa jest przegrana. Ups! Kurde, z panem z drugiej strony. Głowę dostał! Medyk! Poczekaj, ja mogę wstać! Znaczy nie mogę. Medyk, bo wsparcie do was na plecy biegnie, szybko! Tak ogólnie to muszę naokoło iść, ponieważ no, spadłem. Okej, okay, dobra, nie żyjesz, no spoko. Poczekaj, no nie będę żyję! No, że żyłem! No spoko, pobiegłeś naokoło, to już byś nie zdążył i tak. Jak to nie? Bez problemu. No, nie. Moimi umiejętnościami bez problemu. Halo, proszę... Aha. Kurwa, umarłem. Wyskakiwałem akurat, nie? I dostałem w locie chyba od snajpera za 90 około obrażeń. Zginąłem Lol. W wypadku. Jest to chyba jeden szturmanek z moją klasą. Albo dobra, po prostu jeszcze. Zamiast ten, to byś się poduczył w graniu medykiem, Bartek, ale to... Ale medyk jest się słaby. Poduczyć, bo, ale to trzeba się uczyć, Bartek. No, ale medyk jest słaby, w ogóle pewnie się nie strzela. Medyk jest supi właśnie. No jak się nie strzela? Bartek, proszę cię, leć, halo! Gdzie ty Bartek, jesteś? No ja cię na nie dole, widzę. Na dole jestem, pod bramą, w przejściu. Jezu, ty znowu biegniesz w drugą stronę. A tu jesteś, dobra. Jesus. Już biegnę. Tu tutaj jesteś i tak się oddalasz. Przeciwnik tu jest. Boże. Bo ty mnie prowokujesz, no. Najgorszego, żebym za tobą biegł i umierał. Ale ty no. Po prostu możesz mnie poleczyć czasem, ale wtedy też wiadomo, no trzeba coś postrzelać, Bartek. No. Wojna sama się nie wygra bez strzelania. Jak to nie? Konwersacją oraz. Kurde, spadłem. Oraz dobrym słowem wszystko można. XD. Czekaj, no. Tak.
Gdzie ty jesteś? No. Znowu, tu jest. Go walka, ziomek. No go walka, no. Tam są typy, dobra. Jezu, Bartek. Plecy! Co ty, Bartek, robisz? Bogaty plecy masz. Naprawdę? Tamy. To schowaj się obok mnie, rzuć apteczkę pod nogi. Proszę. Ja rzucę amunicję. Gościu. Strzelamy. Zginął. Ty nie zauważyłeś ziomka, który do mnie podbiegł, naprawdę, Bartek? Rzuć apteczkę. Rzuć mi apteczkę. Dobra, proszę bardzo. Jestem za wolny jako medyk. No jest z lewej strony, Bartek, już. Poczekaj. Bartek, nad tobą jest ziomek! Bartek nie ogarnia w ogóle, ludzie, co się dzieje w tym momencie. Bo wojna to jest nieważne. Jak nie ogarnia? Bartek, w ogóle koleś do mnie podbiega metr ode mnie, ja w niego strzelam, Bartek nie wie w ogóle, że obok niego przebiegł przeciwnik przed chwilą. Spoko. Bo ja się stresuję jako medyk, halo! Spoko. To jest stresujące zadanie. Spoko. Dobra, lecimy, go. O, jest jakiś gość do zrobienia. Ty, może weź tego szturmowca jednak, bo te metody obcinania ludziom nóg, jak tylko ich się zatrapie, to nie należą do najlepszych, Bartek. Nie, znasz się tam, kurczę, halo. Kurde, dymy są. Dobra, tam YOLO wchodzisz. Dobra. Nie biegnij za mną, Bartek, teraz kawałek. Biegnę za tobą. Dalej. Nad nami. Dobrze. Plecy! Sniper plecy. No on mnie zadźgał! Dwa razy go z noża pociągnąłem. No i co? Jak mnie zadźgał ten lamus najgorszy? Też tego nie lubię. Trzy razy... dwa razy go dźgnąłem, trzeci raz nie, bo już odbiegł, kurde, kawałek, tak jakby, dupa. No że tak, powiem, statystyki robią różnicę, XD. Dobra, jestem za tobą. Tu jest na wieżyczce. Na paszcie jest. Dobra, czy są granata? Uwaga. Prawie trafiłeś w sumie. Cicho. To był granat taktyczny. Rozumiem. On się tam leczy pewnie na górze, także ten no to... mógłby go dobić. Go! Google Power Renders. Tutaj jest przeciwnik. Zaznaczam przeciwników tutaj. Dobra, dostał. Asysta. Okay, tam jeszcze kilku jest. Potrafiłem wrogu. Dobra, trzymaj apteczkę. Kurde, nie teraz, czy apteczkę. Te klawisze jeszcze mylą. Ups. Osłaniam cię. Plecy. Apteczka. Plecy masz. Jesteś z medykiem to samo? Ja nie jestem medykiem, ciągle. Daj spokój. Wygraliśmy, okej. Okay. No i drugi mecz wygrany w takim razie. Przynajmniej tyle możemy tutaj teraz powiedzieć, że przynajmniej wygraliśmy ten mecz. Więc będzie punktacja, nie wiem, raz 1,25 czy razy... 1,25. Tak, raz 1,25. Także okej, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, bądź wbić na kanał do Bartka, który będzie w opisie pod filmem. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków z Battlefielda, to dajcie właśnie znać w komentarzach. O, i teraz jestem mistrzem zaopatrzenia. A ja powinienem być medykiem, halo. No, chyba Bartek jednak za słabo leczyłeś, tak? Jak tak za słabo? Chyba wyszło. Także no, dzisiaj grał ze mną Bartek. Proszę mnie to nie obrażać, do widzenia. O, byłem na... No, miałem na jeden ten KD. Dobra, 9-9. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i na razie. Cześć. Na razie.